Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z Wyzwania Idealne Dziecko w grze The Sims 4. A na Waszych ekranach, w przybliżeniu, nasza Iza po zmianach na nastolatka, więc teraz y, tak wygląda. Zmieniłam jej fryzurę na tę nową. To jest chyba z psychikotów. Fryzura, tak mi się wydaje, rzadko jej dość używam, a dość fajna. Powiem Wam, że dość fajna. To jest ta fryzura, która jest w takiej jeszcze wersji dwukolorowej, ale wydaje mi się, że w tej jednokolorowej bardzo ładnie. Ja stwierdziłam, że Iza bardzo ładnie wygląda we fryzurach z grzywką, bo też ma taki dosyć długi nos. Troszeczkę za długi ten nos ma i tak troszeczkę nieproporcjonalnie twarz wygląda i wydaje mi się, gdy ma grzywkę, też troszeczkę lepiej wyglądała niż z odsłoniętym czołem, więc ma grzyweczkę na co dzień. Obecnie widzicie ją w stroju na... Ciepłą pogodę. Na początek chciałam tę bluzkę, którą teraz ma na sobie, dać jej do stroju codziennego, ale stwierdziłam, że jest jesień. I że, jak jest jesień, to troszeczkę jest za zimno na taką bluzeczkę. I w stroju codziennym ma inną bluzkę. Bardzo mi się spodobała w tej bluzce. Bo ogólnie Iza ma wspaniałą figurę. A więc też chciałam to pokazać, że no, figurę ma piękną. Ma ładne wcięcie w talii w ogóle. A jej matka to się tak rozstyła, że po prostu no, widać jaka szeroka. Ona taka, aż taka szeroka nie była. Troszeczkę krągła była ta mamusia Olena. Ale nie aż tak. Ona się po prostu niesamowicie Olena rozstyła niestety. Dobra, ojciec będzie robił swoje, ale co robimy z Izą? Przegląd, co możemy zrobić. Czy my możemy rozmnożyć żaby? czy nie? Nie, niedawno rozmnażaliśmy, więc nie. Co dalej mamy do w kustoszu do zrobienia? Pierwiastki, do rady wysłać jeszcze, a więc musimy poznajdywać te rzeczy, a więc na pewno się przejdziemy może do oazy zdroj, bo tam jest zawsze dużo skałek. Skompletować kolekcję i zebrać 25 okazów, to akurat będzie. Prosta, więc to możemy sobie zostawić. Wybitną wędkarkę musimy złowić ryby i łowić w trzech różnych miejscach. Myślę, że to możemy zacząć robić. Hmm. Co jeszcze, co jeszcze? Na pewno z wiedzy chciałam tego mózgowca zrobić. I co jest na początku w mózgowcu? Przeczytaj do końca trzy, trzy książki. To, myślę, że to, bo później jest napraw lub ulepsz obiekt, wytwórz obiekt na, poziomie, na stole stolarskim. Szósty poziom logiki jest łatwa, więc to możemy bardzo szybko zrobić. Dalej jest, a dalej już jest rakieta i poziom majsterkowania. I tutaj napraw lub ulepsz pięć obiektów. No dobra, to więc myślę, że możemy od tego mózgowca zacząć i zacząć od tego czytania książeczek oczywiście. Więc czytaj coś, cokolwiek, nieważne co, czytaj po prostu książki. Właśnie to zrobimy. Myślę, że z wędkowaniem też spokojnie. E, bo mamy komputer do naprawienia, więc chciałabym go jak najszybciej naprawić. O, widzę, że, ma, że mamy też stereo do naprawienia, mamy te toalety również do naprawienia, więc jest dużo do naprawienia rzeczy, a więc dużo się dzieje. Ja, oczywiście, jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, serdecznie zachęcam, bo po pierwsze, tam zmuliłam przeokropnie w poprzednim odcinku, ale jeśli chcecie wiedzieć, co zmuliłam, to musicie obejrzeć poprzedni odcinek. Po drugie, się dużo wydarzyło, bo był taki, tak naprawdę. E, skrót całego tygodnia, powiedzmy, pokazałam wam początek tygodnia, środek, gdy były urodziny Filipa, które też ma lekko zmienioną garderobę na strój codzienny, taki, żeby bardziej pasował do, do seniora. I pokazałam wam później jeszcze sobotę, właśnie w czasie której Iza miała urodziny więc warto zobaczyć, bo też rozpoczęliśmy niektóre również te. Aspiracja, a propos aspiracji, my jesteśmy cały czas na spotkaniu, halo, bo właśnie właśnie, bo my musimy zrobić jeszcze przecież to, 12 godzin. A nie, 10 zajęć klubowych musimy wykonać. A to nie, aha, bo przebywaj na spotkaniu przez 12 godzin, a nam się zaliczyło. Echa, sąsiedzka bójka się już skończyła, ok, to wy 10 zajęć klubowych. My jako zajęcia klubowe niestety mamy, no właśnie, jak będziemy z kimś rozmawiać najlepiej. I później robienie tych różnych innych rzeczy. To nie, to na razie spokojnie możemy sobie wrócić do wiedzy i do mózgowca, bo na tym się skupimy. I teraz będziemy czytać książeczki. Więc tak, 10 zajęć klubowych. No, myślę, że najłatwiej, jak się spotkamy z jakimś simem, bo tam są przyjazne interakcje, to wtedy 10 można szybko, szybko nastukać. Więc wtedy to zrobimy. Teraz skupimy się na mózgowcu przez noc, przez noc i myślę, że jeszcze właśnie skupimy się w mnie. W międzyczasie też na wędkowaniu, żeby połowić w trzech różnych miejscach. Myślę, że albo Izę, znaczy albo Filipa, albo Olenę ze sobą zabierzemy. Myślę, że ze sobą zabierzemy Olenę, bo Olena jeszcze właśnie ma, ma siłę i w ogóle, a więc zabierzemy ze sobą Olenę, odłóż książkę, aby to ona właśnie poszła i kopała te skałki, bo Iza musi jedynie wysłać do Rady Pierwiastkę, więc Iza sobie będzie wiecie łowić rybki, a mamusia będzie kopać wszystkie skałki w czasie, gdy Iza wiecie łowi ryby i sobie nabija te rzeczy, więc myślę, że tak to zrobimy. Oczywiście, jak już złowimy te pięć ryb, to oczywiście Iza również pomoże, no bo co ma robić w międzyczasie, tak zwanym. I będziemy też to robić. Nie wiem dokładnie, które aspiracje będziemy na pewno robić. Postaram się jak najwięcej. Oczywiście jeszcze. A nie wiem, czy w poprzednim odcinku rozpoczęłam aspirację muzyczną, bo chyba o niej zapomniałam. Na pewno pamiętałam. Właśnie. O, właśnie, zapomniałam, bo, bo tu mamy już pewne etapy do, zrobione, właśnie w geniuszu muzycznym. Malarki jeszcze nie robiliśmy, bo nic nie malowaliśmy. Chyba leży nam coś tu zaliczy. Nie, tak myślałam, że nic nam nie zaliczy. No właśnie. Ale właśnie o. O muzycznej zapomniałam właśnie odebrać punkty, które już nam naliczyło, gdy za Izę, gdy była dzieckiem, bo za dziecka i właśnie za skrzypce, no właśnie i, i się liczy czas, gdy dziecko właśnie gra na skrzypcach. A propos, my potrzebujemy skrzypce dla ciebie jako dorosłej, <grych> bo nie mamy. Mamy tylko dziecięce skrzypce. Też byś potrzebowała teraz skrzypce dla dorosłych. Postaramy się zrobimy, a widzę, że towarzystwo ci spada. Ale ja myślę, że zaraz kupimy tobie regulator stroników i po prostu wypijesz regulator nastrojników. Później czytaj kolejną książkę, jak już te skończysz. Czy już skończyłaś te, czy ją po prostu przerwałaś? Nie, czytasz, też. Dobra, myślałam, że już. A, a właśnie, nie, przeczytaj tę książkę. Miała się. Ją... Nie, 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 nie. Ja widzę, że ja ci tak nie mogę robić, bo ty źle robisz, kochana. Źle, odłóż książkę. Halo, odłóż tę książkę. A tę książkę już czytałaś? Tak, nie, z radzieckich porywów serca już czytać nie będziesz, to ja widzę, że muszę tobie sama coś innego wybrać, jak najbardziej. Ty widzę, że towarzystwo, no to sam wiesz, co masz najlepiej robić. Korzystaj, aha, to nie, to nie, to nie, tego ci nie zrobimy. Ale co ty chcesz? Obejmij nie przeszkadzaj siostrze. Siostra książki czyta. Edukuje się, poszerza słownictwo. Ona w przyszłości chce pisać książki, więc wiecie. <grafię> musi się doedukować też. Możesz przeczytać, jak ją, jak ją złowić. Nie wiem, czy, o czym to jest książka, ale możesz ją przeczytać. Ta już, już skończyłaś czytać, kochanie. A ty mówiłam: nie przeszkadzaj siostrze. Jak masz mi tu przeszkadzać, nie wiem. To jest nieskończone? Nie no, to jest a, skończone. O właśnie, powinno się dać sprzedać. To Nie wiem, porysuj coś, nie wiem, twórz ozdoby świąteczne, nie wiem, ogrodnictwo. Cokolwiek, kochany, cokolwiek. Rób cokolwiek, bo i tak cię zostawimy w domu, gdy, gdy tylko się matka wyśpi. A matka się już wyspała, to niech weźmie prysznic. A ty miałaś czytać książkę, halo. Nie. Igrzyska, halo, miała, miałaś trzy różne. Dlaczego masz czytaj ponownie? Nie, 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 nie. Miałaś czytać Jak ją złowić Dobra, niech będzie Kryzysowa stodoła, bo chyba tego nie czytałaś Halo Co to jest za nieposłuszeństwo, kochanie? Jak ją złowić? Nie ma tutaj. A wcześniej było Niesie, teraz nie widziałam, jak ją złowić No cóż, przeczytasz w tę książkę Jeszcze chyba jej nie czytałaś, więc Więc jak najbardziej yy, Mamusia, wstawać Wstawać, 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 kochanie i miałaś córce kupić eliksir. Eliksiry. Regulator nastroników proszę bardzo, bo się Twojej córce przyda. Przerzucimy do wyposażenia Izabeli. Iza, proszę bardzo. Jak chcesz robić to jednocześnie, proszę cię bardzo. Tylko, żebyś zrobiła to jednocześnie, a nie tak jak w studzieciach ostatnio. Co nie jak to się oglądał. Wtorkowy odcinek, to wie o czym mówię. Proszę bardzo. Iza, jak tam. Później skorzystasz i może sobie już zaczniesz jeść śniadanko, bo zanim wyruszymy to i później będziemy. Właśnie zdrój, to pewnie zaczniesz już głodnieć. Jak tam mąż, czy Ty dzisiaj idziesz do pracy? Nie, dzisiaj masz wolne, widzę, że potrzebujesz grania w gry wideo. Za chwilę się Olena skończy kąpać, więc jeszcze go nie będę wysyłała na toaletę, bo mamy tylko jedną. No, jak tam I za ci idzie czytanie książki, widzę, że jakoś wolno, 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 wolno. Ci to idzie. Proszę bardzo, możesz już skorzystać, kochany. A jak tam Michałek? Michałek też sobie idzie coś zjeść. No dobrze, bardzo dobrze. Widzę, że chyba skończyłeś tworzyć ozdoby. A sprzedamy. Zawsze to jakiś grosz wpadnie. A tobie się oczywiście wszystko usunęło. To weź, weź resztki, weź resztki, kochanie. A później też chciałabym, żebyś zmieniła może tutaj. Klubową atmosferę, o klubowych atmosferach też mówiłam w poprzednim odcinku Idealnego Dziecka. Pokazałam Wam, jak to działa, pokazałam właśnie, bo to jest za perki wykupione, za bonusy wykupione do klubu. Więc klub też pokazywałam i omawiałam w poprzednim odcinku. W ogóle zakładaliśmy ten klub, więc mówię, tym bardziej, jeśli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to serdecznie zachęcam. Dobra, wstałeś, wstałeś, idziesz na toaletę, więc przynajmniej mi się tutaj nie zesikasz. Jak chcesz, to możesz z Michałkiem porozmawiać, bo tam chciałaś, właśnie on chciał, potrzebował towarzystwa, więc możecie sobie razem porozmawiać, gdy i kończy czytać książkę. Proszę bardzo, kończymy, kochanie, czytanie książki. Proszę bardzo. Uuu, trzy tysiące wpadły za wszystkie książeczki napisane, bardzo ładnie. Kochanie, i zakończysz czytanie. Jest! I teraz napraw lub ulepsz obiekt i wytwórz obiekt na stole stolarskim. Niestety nie mamy stołu stolarskiego, więc to też będzie coś, co musimy zakupić. Myślę, że jak tam Olena jeszcze je, jest tu żabka, możesz poszukać żab i pójść na ryby. A więc chwilę tutaj powędkować. Widzę, że nam się liście zaczęły gromadzić. O proszę! Więc jesień, jesień całą parą ruszyła tutaj, tak naprawdę. Kochanie, czy ja mam Cię prze... Czekaj, 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 bo ja cię muszę przełączyć po pierwsze na wybitną wędkarkę. Nie, po pierwsze na... Nie, niech będzie wybitna wędkarka, bo masz wędkuj w trzech różnych miejscach, żeby ci się mu zaliczyło. I też to później będziemy robić w łazie strój. Dobra. Zajęcia klubowe mówiłam z czasem, bo jeszcze i tak będziemy robić przecież przyjaciółkę świata. To po prostu tam w międzyczasie. Dobra, Olena jak tam kończysz to jedzenie, no trochę, trochę sobie poprawiasz towarzystwo z synem, widzę. <gry> dobrze, dobrze, tylko żebyś tak troszeczkę też podjadła szybciej, żebyśmy mogły iść. Jeszcze może tylko okaż mu podziw. Jak tam rozpoczęłaś wędkowanie, zaliczyło ci się wędkowanie w jednym miejscu, zaliczyło ci się. Dobra. To czekamy teraz tylko jak Olena zje. zjadłaś, tak? I teraz będziesz sprzątała talerze. Tylko jeden, aha. To ja całą resztę, którą tutaj zebrałaś, wyczyszczę. <grywa> Dobra, w takim razie my się przetransportujemy Oleną, będzie nam chyba tak wygodniej. I polecimy sobie do Oazy Zdrój, ale nie polecimy do parku w Oazie Zdrój, bo ja się boję, że tam nie będzie skałek, bo my chyba w parku w Oazie Zdrój już zbieraliśmy skałki. Filipem. Tak mi się wydaje, że w tej serii to robiliśmy, a więc boję się, że jak tam pójdę, to tam nie będzie po prostu skałek, więc my pójdziemy tu w te okolice. Jak ktoś oglądał Alien Adoption Challenge, to właśnie kojarzę, że właśnie mieszkaliśmy dokładnie na tej parceli i tutaj zawsze było dużo skałek, więc mam nadzieję, że teraz też tak będzie i że uda właśnie nam się zebrać dużo skałek. Dużo fajnych skałek z metalami oraz z kryształami, bo to potrzebujemy, by Iza wysłała do Rady po pierwiastki. Uh. Olena się też przebrała w strój na ciepłą pogodę. Proszę, dobra. Eee, tak, 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 tak. Najpierw ważna sprawa, gdzie my mamy... Aha, poczekajcie. Najbliższe zejście do łowienia ryb to my mamy tutaj. A więc tutaj może się przejść Iza. I nie wiem, czy tutaj też są jakieś skałki zawsze. Idź na ryby. Musimy chwilę też poczekać, eee, aż te wszystkie skałki nam się tutaj pojawią. Więc w tak zwanym międzyczasie Olena możesz sobie pouprawiać jogging bo ja bym chciała zacząć z Tobą troszeczkę biegać, bo kochana naprawdę, no naprawdę mocno przybra przybrała na wadze kochana, więc najwarto sobie troszeczkę, wiecie, godzinka joggingu w jedną, w drugą stronę, bardzo dobrze jej zrobić, tylko teraz musimy patrzeć, aby nam się te skałki pojawiły. Widzę, że się pojawiła budka z jedzeniem, proszę bardzo, z takim chyba jesiennym jedzeniem to powinna być tutaj budaczka. Bardzo fajnie. Obserwujemy skałki. Mamy tutaj skałki jakieś. O, już się zaczynają pojawiać. A więc, Ole, jak skończysz jogging, proszę bardzo. Tu jest pierwsza skałka. Tu są jedynie same te drzewka. Tu jest jedna. Później przejdziesz tutaj na drugą sobie stronę ulicy. Drzewko, drzewko. A tu jest. A, niestety, do kopania dziura. Niestety. Dobra, ale to nie, nieważne, 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 bo tu po drugiej stronie jest zawsze mnóstwo jeszcze rzeczy, więc wiecie, nic straconego, widzę, że są żabki, tu sobie żabkę też poszukamy, a co, im więcej żabek, tym lepiej, może trafimy jeszcze jakąś drogą żabkę, widzę jedną skałkę, kolejną skałkę, tu jest naprawdę dużo skałek, a więc jeśli potrzebujecie, a tutaj nie mieszkacie, no to takie jednorazowo można przyjść, bo naprawdę można się dobrze obłowić w te skałki. Zresztą chyba w większości te, tych miejsc w jest zdrój dość, dość dobrze. Dobra, widzę, że tutaj jest jeszcze tylko ta. A tutaj jeszcze jedna skałka i żabki są dobra. Czy obok Izy coś tutaj jest? Nie, tu, tutaj chyba na tej ścieżynce nigdy nic nie było. O nie, kapsułę mamy. Nie, kapsuły. Ech. Kapsuły to tak naprawdę strata czasu. Szczerze powiedziawszy. One nam nic nie dają, dziękuję. Część do ulepszeń możemy przekazać córce, bo to ona będzie to potrzebować. Dobra, jak tam z tymi rybami? Są już dwa na pięć. Tu, tu ryba za 10 to nas nie interesuje. Dwa głupiki sobie sprzedamy. Za chwilę... Ty masz zbiórkę harcerską, kochana. To wiesz co, nie, to my się szybko jeszcze przełączymy. Zapomniałam, cały czas masz na kustoszkę żeby ja rozmnożyła żaby, bo to też musimy zrobić. Proszę bardzo. Rozmnożenie żab jest. Raz. I teraz szybko się z powrotem na wędkarkę przełączam. Tu. O właśnie. Proszę bardzo. Jakbyś złowiła jeszcze jakąś rybę. Zapomniałam, że ty musisz iść na na spotkanie. O nie. O nie. O nie. Oczywiście zrobiłaś Dziurę i co? I ci się cała kolejka usunęła. To jest znany, znany problem. Z jednego też, jak ktoś oglądał, ideal, nie idealne dziecko, 100 dzieci, to tam też tak miałam. Co dziurę misim wykopał? No to się cała kolejka usuwała. a więc ja widzę, że tu mamy dziurę do wykopania, więc ja nawet nie będę nic tam jej dawać dalej, chyba, że może tę kolejną dziurę. Powiedziałam, że to jest kompletna strata czasu, bo mi się za każdym razem, gdy Sim kopię dziurę, naprawdę mi się usuwa. Nie noskami, nie potrzebujemy ewidentnie. Części do elektroniki. Uuu, części do elektroniki się mogą przydać, jak tam będziemy coś ulepszać czy coś. Więc bardzo fajnie. Ale ja tobie, tobie już usunę. O właśnie, wędkarstwo, żebyś szła na... Zebranie, proszę bardzo. I za ile? Za 30, więc tam. Nic ciekawego. Czy ty idziesz? Biegniesz. Uuu, biegniesz. mamy kryształ! Mamy kryształ. Bardzo ładnie, a więc jest co wysłać do rady. U, drogi ten kryształ, ale niestety musimy, musimy go wysłać do rady. No cóż, najwyżej pierwiastki posprzedajemy. <laughs> Poszła na zbiórkę harcerską. jeśli się tak głupio cieszysz do kapsuły. Mam nadzieję, że tobie nie opadnie odpowiedzialność za to, że troszeczkę później poszłaś na tę zbiórkę. Ale to zobaczymy po, zbi po zbiórce. Najwyżej wiecie. Później po. No i się usunęło. Usunęło jej się wszystko. Najwyżej po zbiórce troszeczkę podrabia lekcję. Jeszcze i tak będziemy ją od poniedziałku posyłać do szkoły. Więc odpowiedzialność i takiej będzie rosła. Bo oczywiście. Dopiero gdy dostanie szóstkę w liceum, dopiero wtedy zacznie sobie brać wolno od szkoły. Same wapnie są w tych. Nieładnie, nieładnie. Trzeba by się może jeszcze gdzieś wybrać. Może jeszcze raz spróbujemy do parku. Może tam nie byłam. Albo jak coś do, do parku, do Windem, do Wierzbowej Zatoczki pójdziemy. Bo tam też jest zawsze kilka skałek. Może nie aż tak duże jak tutaj. Oj, siu. same Same skamieliny i same a nie, hipnożabat. To nie. Same skamieliny i same e, skrzynki, no. Nieładnie, 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 nieładnie. Dobra, spróbujemy tutaj, ale nie jestem pewna, czy, czy tutaj nie byliśmy, więc być może będziemy się stąd szybko zabierać do Wierzbowej Zatoczki, do parku. Bo tam na pewno nie byliśmy, a mówię, tam też jest zawsze kilka, kilka, kilka. Może byśmy nie. Tutaj chyba zawsze było jakoś tak biednie, z tego co pamiętam. Tu, jak mieszkam, to też jest raczej tak biednawo w te skałki. Tutaj może byśmy się przeszli. Do Landgrabów. Wokoło Landgrabów zawsze jest też tak kilka miejsc. Gdzie co? Do Landgrabów pójdziemy. To jest bezpieczniejsze miejsce. Tu z serii Legacy Challenge. Ja wiem, że to jest sprawdzone miejsce. Nie jest może jakoś szalenie dużo, jak w poprzedniej miejscówce. Ale zawsze kilka, kilka tych skałek tutaj występowało. I pamiętam... Że pojawiały się tutaj skałki, a więc jak się nam tutaj zaczną pojawiać, to, to będziemy mieli, nie wiem czy tu były, tu chyba były tylko marchewki, takie sprawy, chyba nie było żadnych. Skrzynek tu były, właśnie skałki zawsze. Jeszcze tam sobie biegasz? Biegasz, dobrze, bo nam się jeszcze. Czy już nie biegasz? O, właśnie, zaczęły się pojawiać różne rzeczy. I zawróciła ze zbiórki harcerskiej. To, proszę bardzo. Przenieść tutaj simkę. Tylko mnie martwi to, że tutaj nie mamy jak łowić ryb. <grym> niestety to jest ten problem, że tutaj nie połowisz rybek. Niestety, 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 niestety. A co my mamy w. Dlaczego nagle ci się tu 0,0 pokazuje? Halo? Nie podoba mi się to. Kustoszkę. Dlaczego ci się wyzerowało wszystko? Halo. Nie rozmarzać, że nie możemy dalej. Nie podoba mi się co wiedzy, co mieliśmy zrobić. W mózgowcu dalej. Obiekt na stole stolarskim. Czy grabowie mają obiekt stolarski? Czy stół stolarski? Bo jak mają, to byśmy sobie skorzystali. A ja widzę dla ciebie skałkę, kochana. Biegniesz. Czy Wy macie stół stolarski? Hallo. Nie chciałabym u Was. Wiecie, ulepszać niczego, ale jakbyście mieli coś do wyrabiania obiektów, to byśmy sobie skorzystali. Macie, czy nie macie? Bo ja nie pamiętam. Nie macie tu jedynie też talugę. A chyba, Wy chyba mieliście skrzypce w domu? Nie, teraz nie widziałam, jak się rozglądałam. Nie, nie macie, bo jakbyście mieli, to byśmy sobie skorzystały, ale, ale jak nie macie, to, to nie. W takim razie. Hmm, poczekajcie. Nie uprawiaj jogging, patrz w chmurę, chciałam dać. Patrz w chmurę. Ok, ja chciałam tutaj jeszcze sprawdzić kreatywność. Co tu, co, tu, co tu mamy zrobić? Trzech obrazów w stanie zainspirowania. O, właśnie, więc to możemy. Od tego możemy zacząć i to możemy zrobić u langrabów. Przynajmniej rozpocząć u langrabów. Widzę, że tam jest dziura. Dalej zrobisz dziura, bo tutaj troszeczkę pobędziemy. Tutaj jest troszeczkę właśnie dochodzenia. I co ma? O, kawałek wapienia. Klasyczny obraz. A rób małe obrazy. Mamy zrobić trzy w stanie zainspirowania, więc rób małe. <laughs> Szkoda, że, że nie mają stołu stolarskiego. Przydało, przydałoby im się. Dobra, co mamy dalej? O, tu jest skałka. Dobra, więc zaraz po dziurze, gdzie jest ta dziura? Aha, ta dziura jest tutaj chyba. Będziemy robić tę skałkę. Zdobyta umiejętność malowania przez Izę. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Część do ulepszeń. Ech, na razie jeden kryształ upolowałyśmy. Dobra, co tu mamy dalej? Tu mamy kolejną skałkę. Tu jeszcze jedną, no jest tu trochę, tu jest jeszcze jedna żabka. Z tego co pamiętam, to tutaj chyba była jeszcze jedna skałka. Czy mi się wydaje? Nie, chyba, chyba już nie. Ok. ale po tej stronie. Ka o, kawałek wapienia znalazłaś, takie ładne skałki, ja tu kawałki wapienia znajdujesz, nieładnie. Tu, na dole jeszcze są skałki zawsze, a przynajmniej zawsze były. Zawsze bywały, szukaj. Jedna tylko, o, drugi poziom malowania, proszę bardzo. O, jeszcze jedna mi się, o, mi się znalazła. Jest, mamy utranium. Mamy dwa... Me ma mamy metal i jeden kryształ. Bardzo dobrze. Tu są jeszcze dwie skałki. Yy, dobra, a jak tam... Y nie podchodź. Jak tam... Iza? O, skończyłaś już obraz. W takim razie sprzedaj kolekcjonerowi. Sprzedajemy, sprzedajemy. O, jest! Mamy metal! Brawo, brawo. To ja myślę, że... że my nie potrzebujemy. <ścoughs> jak mamy trzy rzeczy, no to... Y to mamy wszystko, co chciałyśmy, więc możemy wracać do domu, ale raczej nie do domu. Tylko jeszcze w dwa miejsca, by połowić żab żabki, rybki, oczywiście. <gry> więc najpierw pójdziemy tutaj do parku, a później skoczymy jeszcze w jedno miejsce gdzieś. Dobrze, to ja najpierw przerzucę to do Izy. Wszystko, proszę bardzo. Olena, możesz w sumie wracać do domu. Nie będziemy cię tu męczyć. Bo w sumie Ciebie nie potrzebujemy, a w domu możesz tam zadbać o siebie. Natura, wybitna wędkarka, bo tutaj Twoja córka musi troszeczkę połowić. Tu jest, o właśnie, miejsce do łowienia, idź na ryby. A tak jak mówiłam, możesz iść do domu. Czy tu mają, Sim, zadbaj o siebie, bo nie choć, niech o siebie dbają, póki, póki my jesteśmy tutaj. Że powoli potrzebujesz jedzenia. Wędkuj w trzech różnych miejscach, już ci się zę. A, rzeczywiście, bo z tym jednym miejscem przecież było. O, jest drugie to jedno miejsce, jedno jeszcze miejsce w domu, więc jest. Wspaniale, to jeszcze musisz złowić tam dwie ryby, więc w sumie co? Wiesz, to możesz być na rybkach tutaj i, i połowić rybki. Więc sumie, w sumie mogłabyś to porobić. Złowić tutaj szybko dwie rybki, bo mamy tutaj dość blisko i. I, i zdobyć już ten dziesiąty poziom też w sumie mogłabyś powoli jeśli i tak będzie musiało trochę rybek jeszcze połowić więc jeszcze zdążymy zabawkę złowiłaś, lamorożca o, proszę bardzo proszę bardzo chciała, żebyś złowiła jakieś rybki może widzę, że jesteś zainspirowana, więc i tak ci nie będę zmieniała tutaj emocji na skupienie, bo i tak byś nie dała rady złowiłaś kolejną różę jedną już mamy a ja bym chciała, żebyś złowiła rybki. Halo, Iza. Rybki. Łowimy. Proszę cię, kochanie, byś mogły już stąd iść i wracać do domu. Jest jedna rybka, Anioł U, Anioł Morski. A propos, Anioł Morski jest wykorzystywany do robienia ambrozy, jakby ktoś nie wiedział, do przywracania duchów. Proszę bardzo, jeszcze jedna rybka, Iza. I możemy wracać do domu. No, więc, kochanie, kochanie, pospiesz się. Proszę bardzo. Taki wysoki poziom umiejętności, a tu powinnaś łowić jedną rybę za drugą, dosłownie. Naprawdę, jedną rybę za drugą. Prawie dziesiąty poziom umiejętności masz. A ty jakieś wodorosty wyciągasz i skrzynki. No, jedną rybę wyciągnęłaś chyba na pięć prób, na pięć zarzuceń wędki. To jest bardzo mały współczynnik. Na 6. Proszę bardzo, jedna ryba na naszej zarzuceń. Na siedem. Kochanie, czekasz na dziesiąty poziom umiejętności. Ja wiem. Jest, dziesiąty poziom umiejętności. Maksymalnie rozwinięta umiejętność. Wspaniale, tylko mi się za chwilę posikasz, więc wyciągnij rybę. Wędkuj łącznie przez 10 godzin. A, ja praw ryby. O nie, a ja wszystkie sprzedałam. A czy ja mogę zrobić to tak? Zawieźć na ścianie. Ja mogę tobie to później, nie wiem, wyciągać i wkładać? Nie, to musi być pięć ryb rzeczywiście, co nie? Jesiotra jeszcze złowiłaś. Teraz złowiła dwie pod rząd. Ale i tak musimy spędzić 10 godzin na... Niestety tak jak zrobię, nie działa to. Nie działa to tak jak z stożem niestety. No dobra. W takim razie my wracamy do domu i, i tak mówię, później jeszcze będzie łowiła te 10 godzin, więc te trzy ryby spokojnie powinna złowić. A więc tak my, żeby szybciej wrócić do domu, to przeniesiemy się kontrolą na Olenę i za chwilę do domu przeniesiemy Izę. I pauzujemy grę i przynosimy tutaj Izę, proszę bardzo. Iza, 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 Iza. O właśnie. Hamamusia jest na toalecie, to chodź do środka. Za chwilę też skorzystasz. Proszę bardzo. I myślę, że chwilowo się przełączymy na przywódczynię stada, bo będziemy może robić jakieś zajęcia klubowe za chwilę, żeby nam się tutaj liczyło. O, i już mogę Tobie dać, żebyś poszła się wysikać. I myślę, że możesz sobie tak normalnie coś zjeść. Za to. Olena, wiesz co? Idź sobie chwilę pobiegaj, bo naprawdę potrzebujesz schudnąć, więc. Proszę bardzo, tak. Wy, wynoś się tutaj z łazienki i rób swoje. Ty, kochany, powinieneś coś zjeść. Widzę, że o to nie zadbałeś. Jak tam młody? Młody dobrze, ale młody mógłby iść spać, bo jutro dzień szkolny. <grym>, żebyś mi się tutaj wyspał, proszę bardzo. I, oczywiście, zafundujemy eliksir zamiennik snu, a więc ona nie będzie musiała iść spać. Ale niech sobie zje po prostu taki normalny posiłek. Przywódczyni stada. Czy my jesteśmy na spotkaniu? Nie. To oczywiście jak najbardziej rozpoczynamy spotkanie. I sobie możesz porozmawiać z ojcem. Ja dałam, żeby tutaj bycie przyjaznym było dla, dla wszystkich simów, a więc nie muszę być przyjazna z konkretnym simem, mogę być z dowolnym, a więc możesz. I jak najbardziej wykonać 10 przyjaznych interakcji razem z ojcem. W ramach tutaj, mm, właśnie, rozmawiania z ojcem. Dlaczego ci się usunęło jedzenie? Halo? Ja bym chciała, żebyś to jadła. Dobra, porozmawiaj z ojcem, ale zjedz to. Miałaś jeść i, i robić interakcję, a nie tylko robić interakcję. Halo. Halo, Iza. Proszę bardzo się wziąć za jedzenie. O, właśnie. Możesz zapytać, jak minął mu dzień, jak najbardziej. Możesz opowiedzieć niewiarygodną historię. Możesz go poznać. Możesz porozmawiać o zimnej pogodzie. I poschlebiać mu jeszcze. I zobaczymy, czy, czy już tobie się zaliczy, czy jeszcze jakieś. Interakcję będziesz potrzebowała z ojcem. Dobra, jeszcze musimy zobaczyć, co jest jej potrzebne do przyjaciółki świata, bo wydaje mi się, że tam jest jej potrzebne e, poznaj 10 Simów, czy coś takiego, czy przedstaw się 10 Simom. Tak mi się przynajmniej coś wydaje. O, i dziewiąty poziom charyzmy żeśmy biły, ale widzę, że potrzebujesz jeszcze jedną, jedyną interakcję, to może okaż podziw ojcu. Proszę bardzo, pokazujemy podziw ojcu. I etap osiągnięty. A ojciec, przepraszam, to jest zepsuty komputer. Może w tym czasie sobie chwilę pograć w gry, bo potrzebuje wyższy poziom umiejętności do pracy. Jak tam mamusia, zmęczona, <laughs> uprawia jogging. Może już skończyć ten jogging. Niestety, jogging w Windenburgu jest dość długi, bo to jest dość duża okolica, więc ona będzie. Biegała i biegała, masz nie rozmawiać z ojcem. Ojciec ma iść tam sobie grać w gry. Ty zaś kochanie, przełączymy cię może na mózgowca, żebyś spróbowała naprawić ten komputer. Chociaż może najpierw tolę, to powinnaś spróbować naprawić. Hmm, nie, to może wiesz, co najpierw coś wytworzymy na stole stolarskim. O, tak to zrobimy, bo to będzie w sumie chyba bezpieczniejsze dla Twojego życia bo naprawienie w tym momencie obiektu, gdy, jeszcze nie, gdy masz niski poziom umiejętności majsterkowania jest dość niebezpieczne, a ja nie chciałabym Cię stracić, a więc tu stolarski, myślę, że możemy go gdzieś tutaj w ogródku postawić a niech sobie tutaj stoi tak bez ładu i składu <grych> i co? i zrób rzeźbę, może być i blok do noży, proszę bardzo, a więc będziesz miała w kolejeczce pierwszą rzecz do zrobienia i jak tylko to zrobisz, to będzie dzisiaj nasz fajrand na dzisiejszy dzień. I będziemy mogły, kochanie, kończyć ten odcinek. Mamusia pójdzie spać. Już fajnie by było, jakby zmieniła emocję klubu na skupienia, proszę bardzo. I dopiero później poszła spać. Bo się w sumie skupienie córce bardziej przyda, bo majsterkowanie to właśnie skupienie aha, jeszcze można by od razu jeszcze kupić a, 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 jeszcze, jeszcze jedno, jeszcze, jeszcze dwie rzeczy, bo ja później o nich zapomnę, więc troszeczkę przedłużymy odcinek, bo ja później o nich zapomnę kompletnie, wysłać do rady obiekty przecież, no oczywiście, że tak a więc wytworzyła obiekt gdzie my mamy tu mamy, więc nie przeniosłam regulatora nastronników uuu, mamy jakąś rybkę to zawieź na ścianie, jeszcze jakąś pielęgnicę nam się udało złapać na sam koniec? Dobra. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja cię muszę zmienić po pierwsze na kustosza. Oprawiłam ryba, nie byłam. No, nie byłam na wybitnej wędkarce. Więc jej się nie zaliczyło tu. A Muszę zawsze pamiętać, by się przełączyć na. Aspirację. Dlaczego masz tutaj 0-0? Halo? Dobra, a jak Ci będę dawała rozum nóż żaby, bo chyba możemy, to się zaliczy. Dalej, dobra, jest, pojawiło się. O Jezio, ale strach w oczach już miałam, że będzie musieli robić od początku te metale. Dobra, wyszli do rady, wyszli do rady. Oraz wyszli do rady, proszę bardzo. Nie rozmawiasz z mamą, jak emocja zmieniona, mamusia może iść spać. A ty tam wysłałaś do rady. Czy nam przyszły już. Nie, nie przyszły nam pierwiastki Mam nadzieję, że przyjdą Że nie występuje ten bug, który wystąpi, występ, Występował Chyba ze 3 lata temu Był taki bug, gdzie właśnie mm, Nie przychodziły pierwiastki Z powrotem, mam nadzieję, że on nie będzie występował I że będzie wszystko dobrze Ale o tym się przekonamy w następnym odcinku Bo pewnie dopiero w poniedziałek Przyjdzie do nas listonosz, no bo oczywiście niedziela, jak miałby chyba przyjść do nas listonosz To my chyba poszłyśmy Wtedy już na miasto, więc pewnie dlatego nie przyszedł. Więc spokojnie czekamy do poniedziałku, bo w tym czasie Iza będzie w szkole, a więc my będziemy spo spokojnie tutaj na parceli domowej razem z Oleną pewnie pisać książkę. Więc na dzisiejszy odcinek to już wszystko. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. I do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!